styczniu 1807 roku Napoleon bawi w Warszawie i tu poznaje Marię Walewską. 18 stycznia pisał do niej: widziałem tylko panią, podziwiałem tylko panią, pragnę tylko pani. Niech szybka odpowiedź ukoi niecierpliwy żar. Taki był początek wielkiego uczucia Napoleona Bonaparte do Polki, do Marii Walewskiej. Z tego uczucia zrodzi się później syn. Ten syn będzie miał również konsekwencje dla Francji, bowiem przekona Napoleona Bonaparte, że to nie on jest powodem bezdzietności małżeństwa z Józefiną. Zdaniem wielu biografów Napoleona to właśnie zajście w ciążę Marii Walewskiej było tym wydarzeniem, które skłoniło Napoleona Bonaparte do rozwodu z Józefiną, do zawarcia nowego związku małżeńskiego z Marią Ludwiką, córką cesarza Austrii, Franciszka II Habsburga. Jesienią 1855 roku, kiedy wojna zbliżała się powoli do zakończenia, ministrem spraw zagranicznych Francji został Aleksander Walewski, syn Napoleona I i Marii Walewskiej. I właśnie Walewski w nocie z 15 września, którą wysłał do Londynu, zaproponował, aby w czasie podpisywania układu pokojowego wysunąć postulat odbudowy Królestwa Polskiego na zasadach ustalonych podczas Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku. Rząd angielski odpowiedział, że w zasadzie jest za tym, żeby odbudować Królestwo Polskie, ale uznał, że podnoszenie tego w traktacie pokojowym jest czymś przedwczesnym, że może to być odebrane jako chęć upokorzenia Rosji, może utrudnić rozmowy pokojowe. Walewski uznał więc, że stanowisko Anglii zwalnia go z jakichkolwiek tutaj zobowiązań w stosunku do Polaków, no bo skoro kluczowy sojusznik, Wielka Brytania, jest przeciwko wysunięciu tego postulatu w czasie rozmów pokojowych, no to Francja nie ma jak gdyby podstaw, żeby taki postulat zgłaszać. Historyk Marian Kukiel podejrzewa, że Walewski działał tu cynicznie, że nie miał wcale zamiaru nic zrobić dla sprawy Polski, że specjalnie napisał taką notę, aby przeciw Wielkiej Brytanii pozwolił mu udawać przed Polakami kogoś, kto chciał, ale nie może. Kogoś, kto miał dobre chęci, ale nie jest w stanie nic zrobić dla sprawy Polski. Sprawa miała swoją kontynuację, doszło do wymiany listów między Napoleonem III a królową Wiktorią. Efektem tej korespondencji była zgoda obydwu monarchów, aby nie podejmować w ogóle kwestii polskiej w czasie rozmów pokojowych. W końcu grudnia. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.